ustanowiliśmy taką grupę zawodników, którzy w przyszłości stali się juniorami Lecha. I to była młodzież z rejonu Rynku Łazarskiego, Kanałowej, Strusia, tamten Firtel, jak to mówią. I myśmy tam na ulicach grali Poznania, na Rynku Łazarskim graliśmy, ale nie tylko w piłkę, w tak zwanego palanta również. Potem przerzuciliśmy, jak było wyzwolenie Poznania, przenieśliśmy się na Trawnik przed Palmiarnią. I właściwie tam nas wyłowił tych wszystkich zawodników w Lechu, którzy grali na początku, wyłowił pan trener Brudka. On był taką ostoją, chodził tam na nasze imprezy rozgrywane na Trawniku przed Palmiarnią i wołał chłopców, którzy troszeczkę talentu mieli, do Lecha, do kolejarza wtedy, do kolejarza na Dębiec. No i myśmy się dali tam zwieść obietnicą, że dostaniemy obuwie, stroje i tak dalej, co było nieprawdą, bo każdy z juniorów, który wkraczał w poczet drużyny kolejarskiej, musiał sobie sprawić w domu buty, z tym, że strój dostawał z Lecha, ale z kolejarza, a wszystko inne, wyposażenie, skarpety, tam, to wszystko musiał sam zainwestować w to. I takie były początki. Tak nas organizowano, a ponieważ na Łazarzu również kolejarz miał swoją siedzibę, było to na ulicy Kolejowej, w takim budynku przy kolei. I tam w sekretariacie gromadzono piłki i tak dalej. I myśmy jako chłopcy byli zadowoleni, że możemy tym starszym donosić na Dębiec piłeczki. W takim dużym plecaku nosiliśmy, w paru nas zawsze było. Piłki nosiliśmy na Dębiec, na boisko, do treningów. Zaczęło się to tak, że ja właśnie miałem wroga, jak chodzi o pójście do kolejarza, ponieważ mój ojciec był przeciwnikiem. Powiedział do mnie tak, do tych smoluchów nie pójdziesz, bo on był prywatną inicjatywą, miał swoją cukiernię i kawiarnię i mówi, tylko pasujesz do warciarzy, bo tam są sami bogaci ludzie. No i miałem konflikt z ojcem. Ojciec nie lubił tego, jeżeli mu ktoś stawiał opór, ale ja ze względu na kolegów poszedłem do Lecha. Do pierwszej drużyny trafiłem bardzo, bardzo przypadkowo, ponieważ był to rok 48 i wówczas nastąpiła choroba Edzia Białasa. I byłem na treningu w piątek. Trener Brudka do mnie mówi, przyjdź w niedzielę, będziesz grał z Wisłą. Było to wielkie zaskoczenie. Ja miałem wtedy 17 lat. Nóżki mi się trzęsły jak trzeba. No ale zgłosiłem się, nie myśląc o tym, że mnie wystawi do zespołu. A tu raptem znalazłem się w składzie ligowym drużyny Lecha, drużyny kolejarza wtedy. Poszło bardzo dobrze, wynik był remisowy. Mój debiut był udany, jak to pisze prasa, i od tego czasu wpuszczano mnie na spotkania, ale nie tak raptownie, nie tak intensywnie, jak dziś to wymagają od młodzieży, tylko grałem pół meczu, cały mecz. Tam, gdzie był słabszy przeciwnik, to mnie puszczano na cały mecz.
Jak się ci starsi wykruszyli, to nastąpiła wymiana pokoleń, no i ster przejęli młodsi. Ja byłem w tej grupie zawodników, jak Sobkowiak, Słoma. Ci młodsi tam zaczęli dyrygować drużyną. Po prostu nie była to ich jakaś tam wola narzucana, ale doradzali trenerowi, z kim chcieliby grać i kto by się najbardziej nadawał na taką czy inną pozycję. Ja na przykład jako młody zawodnik to miałem taki prikaz, żeby grać na anioły. No i całe moje poświęcenie, cały mój czas na boisku to tylko mi zakrzątał myśli, żeby grać na anioły. I tak było. Myśmy grali na anioły, bo on był taki bramkostrzelny. Co prawda dużo piłek psuł, bo on tam z 3 metrów potrafił w niebo strzelać, a z 30 zdobywał bramki. I w momencie, kiedy najwięcej bramek zdobywał, w momencie, kiedy się wywracał, to myśmy wiedzieli, że on jest dobrym zawodnikiem, bramkostrzelnym i dlatego skupiliśmy się nawet na treningach. Niektóre elementy trenowaliśmy pod jego styl gry. Potrafiłem dobrze uderzać lewą nogą i mnie tam zawsze z lewej strony trener ustawiał. I potem jak poczułem, że mogę zdobywać bramki, no to sytuacja się pomału zmieniała. Ja już mniej grałem na anioły, a bardziej na siebie liczyłem. W Krakowie z Wisłą 2-1 przegraliśmy i ja tam zdobyłem jedną bramkę. Był to wielki sukces, bo pokonać pana Jurowicza w bramce to była nie lada sztuka. Z lewej nogi, w narożnik przy słupku, nisko, bo strzelałem nisko. Nie w niebo, a nisko. Wszystkie takie ćwiczyłem. Oczywiście, że to wymaga dużego nakładu pracy i czasu, żeby coś takiego wyćwiczyć, ale miałem trenera, jak mówiłem, pana Brodkę, który kazał nam zostawać po treningu i specjalnie ćwiczył indywidualny z każdym z nas. Ja zostawałem po treningu godzinę czasu, on mnie tylko lewą nogą uczył w jeden narożnik strzelać. No i potem coś to weszło we krew. Najładniejszą bramkę to mi zostało w pamięci, jak grałem w Polska B NRD w Dreźnie. Graliśmy mecz i to było na zakończenie etapu wyścigu pokoju, bo taki był zwyczaj, że z miasta do miasta, z kraju do kraju kolarze się ścigali i w Dreźnie zdobyłem chyba najpiękniejszą moją życiową bramkę. Dograł mi tak z narożnika Kobylański, z lewego skrzydła, a ja z pełnego biegu. Takie podanie, dośrodkowanie było na 16 metrów i ja trafiłem lewą nogą w samo okienko i to był szok. Trener Koncewicz do mnie mówi, tego się po tobie nie spodziewałem po meczu. A on mówi, to co, źle to było? Nie, to trzeba było powtórzyć, mówi. Nunuś. Tak mnie przezwali. Ponieważ byłem najmłodszy w drużynie, no to ktoś tam wpadł na taki pomysł, żeby mnie przezwać jakoś. Każdy miał swoją ksywę. No i na mnie właśnie tak zaczęli. Mnie tak zaczęli przezywać. Myśmy byli bardzo zgraną paczką, na przykład na wyjazdy, jak jeszcze Edziu Białas prosperował w drużynie. On zabierał akordeon, mieliśmy na wyjazdy swoją salonkę, bo nie było tak jak dzisiaj autokar, tylko zbieraliśmy się na dworcu, siadaliśmy do salonki, która była przyczepiana jako ostatni wagon zawsze i jechaliśmy na wojaże sportowe. No i wyjazdy były z rodzinami również.
ci starsi zawodnicy zabierali żony, dzieci. Wesoło było, jak obóz cygański. Ale fajno było, wesoło, fajno. Obojętnie, czy się wygrało, czy przegrało, zawsze nastrój był taki, jak powinien być w rodzinie. No, myśmy tam potrafili 7-8 bramek strzelać w meczu, a zdarzało się, że 11. I stąd kibice zaczęli przychodzić na mecz, bo chcieli zobaczyć, jak te bramki padają. I to ich fascynowało. Braliśmy również udział w tych mistrzostwach Europy kolejarzy. I w tych rozgrywkach to właściwie tam 90% zawodników to byli Lechici. No i sukcesem to było, jak jeździliśmy, największym sukcesem, mówię nie sportowo, tylko takim życiowym, to były wyjazdy za granicę w tym okresie, kiedy nie było wolno nam się poruszać po Europie. I to był sukces, jak wyjechaliśmy na Węgry, do Czechosłowacji, a super sukces to był, jak wyjechaliśmy do Belgii, Francji, tam na mistrzostwa kolejarzy. To był ekstra wyjazd. Oczywiście byliśmy w towarzystwie tych panów, którzy pilnowali, żebyśmy nie mieli żadnych kontaktów z tym zgniłym zachodem, ale to było. Ja wspominam bardzo miło współpracę zawodników na boisku, a jeszcze bardziej taką współpracę między drużynami, bo mieliśmy swoich idolów w innych drużynach. Ja na przykład wzorowałem się na Cieśliku, bo on imponował mi. To był zawodnik dla mnie, wzór. Tak jak dzisiaj Messi dla młodych, tak Cieślik dla mnie, dla młodego, był wzorem tej dobrej, wspaniałej gry i zdobywcą wielu bramek był przecież. Ja zostałem powołany do Śląska właściwie. I Śląski Okręg Wojskowy, który tutaj miał pod nadzorem Poznań, tam zostałem wcielony do wojska i stamtąd dopiero zostałem przeniesiony do Warszawy. Ale sam fakt, że trafiłem do warszawskiej Legii, to był dla mnie zaszczyt, ponieważ tam same orły grały w drużynie. Takie jak Polsz, Czykalski, jak Szymkowiak, Woźniak, to wszystko mi imponowało. Ja marzyłem o tym, żeby się dostać do tej drużyny. Jak kończyłem służbę wojskową, to były lata gdzieś 53, to wtedy przyjechał do mnie działacz z Poznania i namawiał, żebym wrócił z powrotem do kolejarza. Ja niechętnie, bo już byłem blisko tego, żeby tam zostać, bo mnie namawiano, mieszkanie mi oferowano, dobre warunki pracy, duży stopień w randze żołnierskiej, czyli miałem zostać porucznikiem, ale ja się nie zgodziłem na to, bo tęskniłem za Poznaniem. Mogłem sobie pograć, ale było to bardzo niechlubne zakończenie kariery, bo trenerem był mój starszy kolega Tarka. I na tym meczu właśnie ja miałem z nim przemówienie, bo byliśmy na obozie w Puszczykowie. On tam prowadził treningi nie tak jak trzeba, ja mu zwróciłem uwagę i on się na mnie oburzył.
ponieważ się na mnie oburzył, nie chciał się z moim zdaniem zgodzić, to ja wziąłem walizkę, tę torbę wziąłem i przyjechałem do domu, opuszczając obóz. Ale ponieważ podlegaliśmy pod dyrekcję kolei, dyrektorem był prezes klubu, zawezwał mnie następnego dnia i nakazał, żebym z powrotem wrócił. No i mieliśmy mecz z tym, właśnie z tą Polonią Bytom na stadionie 22 lipca, wtedy to się nazywał ten stadion, dzisiaj ruina. I Tarka mnie posadził na ławce rezerwowych i 20 minut przed końcem meczu, jak już przegrywali, to do mnie mówi, że mam wejść na boisko. Ja mówię, dziękuję za łaskę, nie wejdę. To będziesz dyskwalifikowany. Mówię, dobra, to mnie dyskwalifikujcie. Się na niego oburzyłem po prostu, że mnie wpuszcza w momencie, kiedy drużyna przegrywa na 20 minut i pewno chciał udowodnić, że ja się nie nadaję już do zespołu. No i tak się rozstałem, tak się z Lechem rozstałem. Nikt mnie nie żegnał, nikt nie powiedział dziękuję, tylko w takiej niemiłej atmosferze skończyłem karierę w mojej kochanej drużynie. Właściwie za namową jednego z prezesów, czyli dyrektora Draba, który był prezesem klubu, podjęliśmy to działanie i budując ten stadion przed tym obecnym. Tam były trzęsawiska takie, tam ludzie chodzili zbierać dafnie na rybki. I myśmy się podjęli tego zadania. Trwało to trochę, bo najpierw zaczęła się niwelacja tego terenu, potem była paroletnia przerwa, bo nie było funduszy na to i w momencie, kiedy ruszyła, ponieważ finansowane to było przez kolej, ponieważ ruszyła elektryfikacja linii Poznań-Berlin i myśmy mieli jako dyrekcja poznańska obowiązek zelektryfikować do granicy, do Kunowic tą linię i były pieniążki na to. No i część pieniążków poszła na budowę stadionu i dlatego to ruszyła ta budowa, dlatego to w czynach społecznych nasi kolejarze, bracia z różnych jednostek tam się zbierali, poświęcali soboty, niedzielę na to, żeby pomóc niwelować ten teren. I tak to się zaczęło. I kazano mi pełnić rolę kierownika budowy. No i ja się tego podjąłem. Było to bardzo niełatwe, trudne zadanie, ale dawało wielką satysfakcję, bo jak człowiek przychodził z tygodnia na tydzień, ten stadion jakoś tam zaczął istnieć, zaczął rosnąć. W oczach to rosło. No, nasypy były ziemne, ale mieliśmy sprzymierzeńca we władzach Poznania, który nakazał wszystkim przedsiębiorstwom z budów zwozić ziemię na stadion. Mieliśmy za darmo ziemię z wykopów. Z wszystkich budów na terenie Poznania tam dowożono ziemię na nasypy. No ja mam wielką satysfakcję z tego, co dokonałem, bo człowiek albo jest zadowolony z tego, co robił, albo nie. Ja mam wielką satysfakcję, bo moja kariera sportowa potoczyła się tak, jak powinna dla młodego chłopaka. To znaczy, przeszedłem przez juniorów, przez mistrzostwo okręgu w tych juniorach, przeszedłem przez rezerwy Lecha całe. Poznałem wszystkie zakątki miast Wielkopolski, bo gdzie tylko można było wyjechać z drużyną rezerw, czyli z tą Lechem B, czyli kolejarzem B, myśmy wszędzie byli, gdzie trzeba. No i potem ten awans do pierwszego zespołu i ta satysfakcja z tych wszystkich spotkań, jakie się rozgrywało. Jest to naprawdę wielka frajda.